Cześć wszystkim, z tej strony Kamil oraz Seto. Też Kamil również mnie dzisiaj odwiedził. Witamy Was serdecznie w następnym odcinku. Porozmawiamy o zwierzętach. Jeśli lubisz moje filmy i jeszcze nie zdążyłeś zostawić subskrypcji, to tam na dole jest taki czerwony przycisk, w który kliknij i na pewno będziesz dostawał powiadomienie o następnym odcinku, który już niebawem się ukaże. A dzisiaj mamy tutaj dwie jaszczurki. Agamy brodate, czyli Pogona vitticeps. No właśnie, Seto, bardzo się cieszę, że mnie dzisiaj odwiedziłeś. A zaprosiłem Cię tutaj ze względu na to, że Ty posiadałeś agamę brodatą. Czy posiadasz jeszcze? No niestety posiadałem, także po 13 albo 14 latach już niestety nie posiadam, ale to było naprawdę ciekawe doświadczenie z tego względu, że to było jedno z moich pierwszych doświadczeń z gadami tak naprawdę. I to był strzał w dziesiątkę, bo naprawdę dla początkujących terrorystów to jest strzał w dziesiątkę, ale oczywiście jak najbardziej trzeba się trochę więcej o nich dowiedzieć. No dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy i postaramy się coś więcej o nich powiedzieć. No właśnie, mówi się, że jest to idealna jaszczurka na sam początek, dla początkujących terrorystów. Porównuje się nawet do piesków, tak? Tak, bo one bardzo łatwo się oswajają, lgną do człowieka, także szybko można je, powiedzmy, udomowić, także nawet one są w stanie, nie wiem, prosić o to, żeby ją wypuścić z terrarium, żeby sobie pochodziła, także nigdzie raczej nie powinna uciekać i tak dalej. No jak widać, one bardzo są spokojne, nawet tutaj u nas przyczepiły się, przytuliły, można powiedzieć. Tak naprawdę super. Ta jedna tobie tutaj leży, wtuliła się jak pies. Tak. No ta też tak spokojnie na mnie patrzy, co to ja do niej mówię. No ale właśnie, sama nazwa, agama brodata. Czemu brodata? Czemu brodata? Z tego względu chciałbym pokazać, ale teraz pewnie będzie to dosyć ciężko. Agamy mają brodę, która właśnie z takich kolcy, no chodź tutaj maluchu, mają brodę z takich kolcy, one ją rozstawiają w momencie, gdy czują się zagrożone, albo sobie po prostu czasami można spotkać to w momencie, gdy one sobie naciągają tą brodę. One ją, taki kołnierz jakby tutaj stawiają, taką brodę właśnie z tych kolcy. Także dlatego brodata. One sobie tak będą siedzieć, tak się przytulać, żeby się łapkami złapała do ręki, żeby nie spać, czasami jeszcze się ogonem gdzieś tam owija. Ale naprawdę super sprawa. Tym bardziej, one tutaj mają też takie kolce. One mogą wyglądać na dosyć agresywne, bądź też, znaczy jako jaszczurka dosyć agresywne, bądź też właśnie kolące, ale one są dosyć miękkie z tego względu, że prawdopodobnie to jest jakiś tam mechanizm obronny, nie? Tutaj widać w przypadku, nie wiem, który jest samcem do końca, ale tutaj w przypadku tego okazu mamy trochę większe kolce niż tutaj. No i ta ma bardziej taką czerwonową brodę. Tak, czerwoną brodę. One są, tak mi się wydaje, że one są troszeczkę w różnych takich kolorystykach. Ja miałem taką typowo, całą, piaskową. One zmieniają też swój kolor, tak by the way. One też tak zmieniają troszeczkę swój kolor. Moja też chce siedzieć na ramieniu. Dokładnie. Prawie jak papugi, które też cały czas tutaj siedziały. Dobrze, że te jaszczurki nie latają. No tak, ale faktycznie posiadają widoczne dość mocno takie kolce, ale one chyba sprawiają bardziej rolę wizualizacji, że mają odstraszyć wzrokowo, natomiast te kolce się dotyka i to w żaden sposób nie robi krzywdy, to jest wręcz przyjemne. Znaczy te z boku, jak się dotknie, jak się łapie tą agamę, to czasami potrafi gdzieś tam ten kolec się wbić, no bo akurat tak się ułoży, ale ogólnie one są bardzo mięciutkie, no i to wszystko tak naprawdę, ona jest taka chropowata, cała jaszczurka jest taka lekko chropowata i ten kołnierz, czyli ta broda i takie kolce na głowie i te tutaj z boku, to wszystko pełni pewnie rolę jakiegoś takiego odstraszacza przed ewentualnymi drapieżnikami. Tak samo jeżeli na przykład ja wyciągałem swoją agamę, jak byłem gdzieś tam w górach na działce, to sobie zostawiałem ją na trawniku, oczywiście ją tam ogradzałem, ale jak widziała, że coś leciało, tak jednym okiem patrzyła, to bardzo się rozpraszczała na ziemi, tak żeby zrobić troszeczkę wrażenie większej, nie? Tak. Słodkie. No. Ale widzę, że to są w ogóle bardzo ciekawe zwierzątka, ciekawe świata. Bo ja sobie wyobrażałem, że te jaszczurki nie lubią się ruszać. Miałem agamę brodatą i to jest ewidentnie jaszczurka, która... No... O, jest już. Ewidentnie jaszczurka, która jest bardzo aktywna, także ewentualnych nabywców i hodowców trzeba o tym uprzedzić, że one są bardzo aktywne, zwłaszcza jak są małe. Ja pamiętam moją małą jaszczureczkę, kurczę, ona latała po całym mieszkaniu. No, na początku trzeba bardzo uważać, żeby taka mała jaszczurka znikąd nie spadła, zwłaszcza z łóżka, jeżeli ją gdzieś tam trzymamy. Ona potrafi być naprawdę szybka. Jeżeli już jest większa jaszczurka właśnie, jak mamy tutaj takie okazy, to one nie są zbyt takie aktywne i szybkie, tak, żeby one sobie gdzieś tam pobiegły i nam uciekły. Także nie ma takiej możliwości, ale jak są małe, to naprawdę trzeba uważać na to. No dobrze, piraci mieli papugi albo małpki, to powiedzmy, że jesteśmy takimi australijskimi piratami. Australijskimi, no bo miejsce występowania Agam, no to przede wszystkim środkowa Australia, tak. Tereny bardzo niesprzyjające warunkom bytowym, życiowym do przetrwania. No bo co, wysoka temperatura, mała wilgotność. Ale no są do tego przystosowane, tak? Nawet ten kolor piaskowy taki sugeruje... Oj. No żeby się wtapiać w otoczenie. Dokładnie. No i temperatura, która tam panuje 20 do 40 stopni. 20 w nocy, 40, tak. 40 za dnia. No tak, i właśnie, tak. Sporządzając terrarium, o którym oczywiście też za chwilkę dojdziemy, w terrarium też trzeba przystosować do warunków panujących w naturalnym środowisku, żeby sprawić jej jak najlepiej możliwe warunki do przetrwania. Już jesteśmy! No, musi mieć podparcie kurczę pod opoma nóżkami, bo inaczej się będzie denerwować. Tak, byle tylko mi było wygodnie. Wszystko gdzieś mam, tak? No to są mniej więcej dorosłe osobniki. Dorosłe tak od 40 do 55 cm mają. Dokładnie. I tak mówisz, twoja Agama dożyła wieku... 13-14 lat. 13, 14. No to bardzo długo jak na Agamę. Ponoć nawet do 20 potrafią. Mało problematyczne w wychowaniu w zasadzie, ponieważ nie trzeba ani z tym wychodzić na pole. Siedzi sobie w terrarium, można wypuszczać do pokoju, na kaloryfer, na łóżko. Tak naprawdę można z nimi wychodzić na dwór. Można, ale trzeba uważać na warunki atmosferyczne. Tak. Maluchy karmi się 2-3 razy dziennie, podrostki jednokrotnie, raz na dzień, natomiast takie dorosłe Agamy to jest raz na 2-3 dni. No i rzuca się co? Świerszcza, szarańcze, karaczany, larwy. Czyli takie owady. Warzyw, owoców, czy jakichś właśnie liści, bazylia, koperek. To tak jest. Bardzo dużo osób zwracało uwagę na to, że Agam nie powinno się podawać sałaty. Ale warto również w takim razie ten pokarm maczać w uzdatniaczach. Zwłaszcza jak Agamy dorastają. W trakcie dorastania Agam trzeba o to zadbać, żeby nie miała krzywicy, bo to jest bardzo popularna właśnie, ale choroba. Do krzywicy może dojść poprzez odwapnienie. Niedowapnienie kości, organizmu. Dokładnie. No i o to faktycznie trzeba zadbać. No i jest to jaszczurka typowo dzienna. Rano wstają, wieczorem się kładą, a cały dzień mniej więcej spędzają na wygrzewaniu się. Na pewno trzeba im zapewnić dwie lampy, UVA oraz UVB. UVA, która wpływa na ich korzystne samopoczucie, i po prostu pozwala się wygrzewać, spędzać czas pod temperaturą zbliżoną 40 stopni. Natomiast UVB jest to jak światło dzienne, słoneczne, pozwala tym zwierzaczkom dostarczyć witaminy D3, dzięki której przyswajają wapń do kości. Trzeba zapewnić te temperatury 20-40 stopni, najlepiej w jednym terrarium, pod lampą grzewczą. Na odpowiedniej wysokości trzeba było ustawić tak, żeby właśnie tam mogła się wygrzać w tych powiedzmy około 40 stopniach, a ewentualnie z drugiej strony na przykład mieć lampę UVB, tylko też na właściwej wysokości. Też trzeba zapewnić takie miejsce, w którym Agama będzie mogła się troszkę ochłodzić, odpocząć sobie od tej temperatury, jak i również zapewnić zbiorniczek z wodą, z którego może pić bądź na przykład w nim się wykąpać. Tak? Spotkałem się z taką teorią i to chyba nawet u Ciebie, co mówiłeś, że one nie piją wody, tylko mniej więcej przez te kanaliki tutaj pochłaniają. I chciałem to troszkę opalić, bo... Właśnie, bo Agama wodę przyswaja w większej mierze z pożywienia, które pochłania, natomiast również pije. Ale trzeba Agamy nauczyć mniej więcej tego picia, pokazać im, że tu jest woda, pokropić ją troszkę i ona zacznie sobie pić. Seto, kilka razy padło dzisiaj takie hasło terrarium. No i o tym też trzeba powiedzieć, jak terrarium przygotować, i jakich wielkości, jakich wymiarów powinno być to pomieszczenie dla niej? 120 na 80 na 80, jakoś tak. Ale to duże terrarium. Ale to duże terrarium, tak, zwłaszcza dla dużego osobnika, bo jeżeli jest mniejsza jaszczureczka, to oczywiście trzymamy ją w odpowiednio mniejszym terrarium, ale to... No tak, ale wraz z wzrostem takiej Agamy pasuje zmienić to terrarium. Tak. I to, co mówisz, mieć jest w sam raz odpowiednie na jednego osobnika, natomiast chcąc mieć już na przykład parę, no musi to być terrarium odpowiednio większe. Niektórzy skłonni są za szklanym terrarium, niektórzy robią z płyty drewnianej. Jeszcze trzeba pamiętać o tym, żeby było dobrze wentylowane. Po pierwsze, trzeba mieć na odpowiedniej wysokości ogrzewanie, czyli wszystkie lampy, więc odpowiednio musi być wysokie to terrarium. I na szerokość też musi być w odpowiednich wymiarach, bo tak, musimy zapewnić źródło ciepła, konkretną wyspę, z drugiej strony jakieś takie troszeczkę chłodniejsze miejsce. Dla Agamy to terrarium nie musi być wysokie, bo tak, ona nie będzie się wspinała, natomiast szerokość i długość tego terrarium musi być odpowiednio zapewniona. Natomiast o wiele fajniej takie terrarium wykonać właśnie na przykład z drewna, z płyty OSB, będzie na pewno tańsze, ale utrzymanie ciepła będzie na wyższym poziomie i ogrzewanie tego również będzie tańsze. Wiemy już, z czego i w jakich wymiarach ma być terrarium, ale co powinno się w nim znajdować? No na pewno miska, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, na karmówkę, tak? Miska z wodą, ewentualnie do ewentualnych... Za włosy, tylko nie wiem czy ustami, czy... Nie, tym rączką, łapką. Dobra, już? Niech sobie świeci. Dobra. No ale w podłożu musi być również promiennik, który będzie dostarczał ciepła, na którym mogłoby się grzać. Tak. Takie nasze stworzonko. Ale fajnie, że mówisz o podłożu, bo jest kilka rodzajów podłoża, które możemy zapewnić, między innymi piasek. Tak. Ale nie wszyscy są za piaskiem, ponieważ agamy z pożywieniem lubią zjadać troszkę piasku i może dojść u nich do zaczopowania. Bo one mają taką tendencję do tego, że one sobie idą i tak językiem coś próbują. Czasami tak właśnie ten piasek sobie zjadały. Tak, tylko i przy okazji piasek jest dosyć trudny w utrzymaniu, z tego względu, że wymiana w terrarium, jak wiadomo, co jakiś czas trzeba wymieniać w terrarium, zwłaszcza podłoże, no to odkurzacz, bruch, prawda, to wszystko trzeba zebrać. Także niestety, ale piasek nie jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. No i też w przypadku odchodów nie jest to zbyt ciekawa opcja z tego względu, że ten piasek jednak jest mokry dookoła, trzeba zebrać jakąś szufelką, to wszystko się rozsypuje. Są takie włókna, te kokosowe też są. One też mogą zostać, ale one podobno lepiej pochłaniają właśnie ten zapach. A trzeba zwrócić na to uwagę, że odchody gadów, ogólnie gadów, są dość mocno śmierdzące. Tak, jeżeli ktoś jest na tym punkcie wyczulony, to gady mogą faktycznie komuś sprawiać nie lada problem. Dokładnie. Ale piasek ma zaletę, że jeszcze kilka kolorów. W przypadku urządzenia terrarium też są fajne steropiany, gdzie możemy wyciąć, dociąć w odpowiednich kształtach, nadać temu fajny kształt taki, powiedzmy, skałek, prawda? Jaskinia, nawet w której będzie miała się chować. Jaskinię, czy tam na przykład jakąś półkę, na którą mogłaby sobie wejść. To jest bardzo fajna sprawa do zagospodarowania. Kwestia, o której na pewno też tutaj trzeba powiedzieć, rozmnażanie. Pora godowa u nich wypada koło października. Samica składa mniej więcej 12 do 20 nawet jajek. Ta inkubacja wynosi koło, no nawet 3 miesięcy, 95 dni potrafi. W temperaturze 26 stopni te jajeczka się składują, a potem wylegają się młode. Młode mają już koło 9 cm i bardzo szybko rosną. Po 3 miesiącach potrafią mieć już nawet 20 cm. W przypadku rozmnażania, no to już jednak jest zaawansowana tutaj sprawa. Trzeba mieć odpowiednie narzędzia do tego, właśnie jakiś inkubator, bo tam temperatura musi być stricte stała. Ale gady naprawdę coraz bardziej mi się podobają i sam powoli zaczynam się zastanawiać, czy jakieś jaszczurki sobie takiej nie sprawi. Ona nie okazuje jakichś takich super ekstra uczuć, prawda, jak pupile w stylu psów czy kotów. Ale to jest naprawdę ciekawe, fajne i takie przyjazne zwierzątko, naprawdę. Ale na przykład jest tak z kotami, psami, zawsze trzeba o te zwierzęta dbać. No i mamy te rutynowe wizyty u weterynarza. Witek ostatnio też wspominał, że o te węże dość mocno musi dbać, żeby one były w stanie się rozmnażać, no właśnie jak z agamami. Też warto chodzić do weterynarza, znaleźć jakiegoś w okolicy, który specjalizuje się w gadach, bo nie wszyscy tak naprawdę są jakimiś dobrymi weterynarzami od gadów i sprawdzić kał, ewentualnie zrobić jakieś odrobaczenie. Także to jest naprawdę, no, w przypadku gadów one nie powiedzą, że coś im dolega, tak? Trzeba je obserwować i doglądać. Okej, ale skoro jesteśmy koło samopoczucia, no to u tych jaszczurek bardzo można to spostrzec po ich kolorystyce, ponieważ potrafią zmieniać. Tak, potrafią zmieniać. W przypadku mojej ona robiła się troszeczkę ciemniejsza. Ona faktycznie, no nie tak jak kameleon, prawda, ale nie była taka piaskowa, tylko była taka szara. I wtedy można faktycznie zorientować się, że coś jej dolega, ewentualnie jest wystraszona, złe samopoczucie, jest jej zimno. Także jakiś taki dyskomfort u niej występuje, więc to można faktycznie rozpoznać. Albo siedzi taka szara i sobie myśli, Seto, zostaw już te gry. Zajmij się mną. Kijaj, człowieku. To są to mega ciekawskie i przefajne stworzonka. Naprawdę cieszę się z to, że miałem możliwość z nimi tutaj coś nagrać, bo faktycznie dużo osób w komentarzach pisało, chyba najwięcej, Agama brodata, to się co chwilkę gdzieś przewijało. Dlatego ten odcinek został zrealizowany. I jeżeli, drodzy widzowie, Wam się odcinek podobał, dostawcie lajka i nie zapomnijcie tego kanału zasubskrybować. Pomoże Wam to jeszcze raz tutaj trafić i gdy będzie następny odcinek, dostaniecie o tym powiadomienie. Dzięki również, Kamil, Tobie, Seto, za przybycie tutaj i troszkę dołożenie Twojej wiedzy, ponieważ hodowałeś tam jaszczureczkę. I co? Żegnamy się z Wami i do następnego odcinka. Cześć! Ajo! Jeśli dzisiejszy odcinek Ci się podobał i chcesz więcej, zostaw po sobie ślad w postaci lajka. A wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi pozwoli bardziej się rozwijać i zmobilizuje do dalszej pracy. Dzięki!